Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowego okrętu, znaczy nowego dla mnie, bo ja nie grałem dosyć długo, także z tego co tam gdzieś zebrałem jakieś opinie na temat hiszpańskiego okrętu Tier 10, którym jest Castilla, że warto go mieć, to stwierdziłem, że tam trochę tego wolnego expa leży, nie będę się bawił w grind, tylko będę grał tym, co jest na szczycie, że tak powiem, drzewa ewolucji, także od razu wziąłem sobie dychę. Zaznajomiłem się z mechaniką seryjnego ognia już na superokrętach, także mniej więcej wiem, o co chodzi. Zobaczcie, jaki tutaj jest piękny laki, piękny drift potem wystąpi, ale to już mniejsza o to, także to nie jest kwestia wideo, po prostu powtórka jest tak nagrana, bo tak było w bitwie. I teraz ja będę sobie tutaj w międzyczasie gadał, a niech sobie tutaj bitwa leci, także ja będę wam tutaj omawiał to, jak ten okręt mam zbudowany, jakie mam tutaj perki kapitana i jakie on ma parametry, chociaż większość z nich widać, ale jeszcze sobie tutaj szybko zerkniemy. Więc tak, zasięg ognia jest ponad 13 km tutaj do dyspozycji. Artyleria to są 3 potrójne wieże z działami kalibru 254 mm. Przeładowuje nam się w tej konfiguracji, którą ja tutaj mam, 11,4 sekundy, także nie jest to jakiś kosmos, kaliber całkiem przyzwoity. Co warto zaznaczyć, pociski odłamkowo burzące, szanowni Państwo, mają tutaj aż... gdzie to jest? Jestem na stronie, której za bardzo jeszcze nie obczajałem, a nie, to AP. O, tutaj jest. 18% salwy na podpalenie, także to jest całkiem sporo i ten okręt faktycznie fajnie pali, także to jest zdecydowanie atut tego okrętu. Korzystając właśnie z tego ognia seryjnego, można naprawdę sporo tych pożarów zniecić. Warto obserwować mapę, warto obserwować przeciwnika, który się naprawia, bo albo my żeśmy go podpalili, albo ktoś go podpalił, albo zalał, albo tam jeszcze coś, który się dopiero co naprawiał. Możemy wtedy zaprezentować gościowi 2 albo 3 pożary, jak nam ładnie polosuje, właśnie korzystając z tego ognia seryjnego. Okręt wyposażony jest również w wyrzutnię torped. Mamy 2 wyrzutnie, po jednej na burtę. Każda ma 5 torped. Te torpedy mają zasięg 8 km. Damage prawie 17 tysięcy, także całkiem przyzwoicie w jakimś tam w zwarciu. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, to zwarcie ułatwia nam też hydro, bo dzięki niemu możemy wyminąć torpedy, które będą płynęły od przeciwnika i te torpedy nam to hydro wyświeca z 3,5 km. Okręty z 5, także możemy jakieś tam dymy też atakować sobie, jak ktoś wiemy, że w nim stoi. Przy czym, no tutaj w zasadzie same plusy wymieniłem jak na razie, ale są też i minusy. Otóż, szanowni Państwo, wykrywalność okrętu jest całkiem taka, powiedziałbym, kobylasta, bo to jest ponad 11 km, 11,7 dokładnie. Po wystrzale z dymu to jest 10,3 km, także dosyć dużo. I to jest chyba największa bolączka tego okrętu. Jeżeli chodzi o pancerzenie, to już niejednokrotnie ten okręt pokazał mi, że jest w stanie, no, rozsądnie prowadzony całkiem sporo wytrzymać. Tu można by... mam założony moduł na przestawienie steru, który pozwala mi troszeczkę bardziej efektywnie manewrować tym okrętem, który niestety właśnie z uwagi na to, że jest wykrywany z prawie 12 km, musi w tym ruchu pozostawać ciągle, bo stojąc, o ile o coś tam się poodbija, no to raczej długo nie pociągniemy, a jak jesteśmy w ruchu, to właśnie korzystając z tego pancerza można sobie pokajtować i rozdawać te pożary. Powiem wam, że ten okręt jest prosty do gry jako takiej. Żeby po prostu grać, coś tam postrzelać, to jest prosty, ale żeby wycisnąć z niego maksimum jego możliwości, to już jest okręt trudny. Także tutaj perk, który nam skraca przeładowanie załadowanych dział o połowę, czy tam o 40%, jest tutaj konieczny, bo prawie 12 sekund nam się ładuje standardowo. Jak mamy sytuację, w której musimy przerzucić szybko na apeki i możemy wyładować tym ogniem ciągłym, to musimy być na to przygotowani. I to jest właśnie klucz do grania tym okrętem. Znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać to nasze doładowanie do ostrzału, czy jak to tam, jak zwał, tak zwał, no po prostu ogień seryjny. Gdzie możemy szybko zadać potężne obrażenia 2 salwami. Albo jakaś burta gdzieś złapana, albo ktoś, jakiś tam dedek na blisko, gdzie mamy przeładowane właśnie te działa i możemy ognia seryjnego użyć. To jest naprawdę fenomen tego okrętu. Przy czym nie jest to proste, biorąc właśnie pod uwagę to, że ten okręt jest dosyć kobylasty, jeżeli chodzi o wykrywalność. I to jest problem i to znaczący, ale tak jak mówię, po prostu pływać, kajtować sobie, strzelać, to nie jest jakiś tam wielki wyczyn tym okrętem.
ale naprawdę znaleźć dobry moment, żeby wyczuć przeciwnika, gdzieś podejść, pojawić się nagle i zrobić rozsądną sieczkę dwoma salwami, bo da się nawet, no to jest 250 ponad kaliber, także ten damage jest całkiem przyzwoity. To, także całkiem spoko. Tym bardziej, że plujemy 9 pociskami razy 2, to jesteśmy w stanie jakiś tam okręcowany bokiem ściągnąć tymi dwoma salwami bez większych problemów, ładując mu kilka cytadel. Także to jest naprawdę fajna sprawa. Tylko, że szanowni państwo, jest ten problem, że właśnie trzeba wyczuć okazję, kiedy z tego korzystać. I to jest największe wyzwanie przy grze tym okrętem, bo po prostu sobie pływać, tak jak ja tutaj będę teraz uciekał i korzystać a to z kamuflażu, a to właśnie ze spota sojuszniczego, czy tam po prostu sobie kajtować, strzelać, palić, takie rzeczy. No to ten okręt tak do tego, no nadaje się, bo pali przyzwoicie, jak już wspomniałem, ale to nie jest sens gry tym okrętem, także znaleźć miejsce, w którym powinniśmy się w danym momencie pojawić i trafić kogoś, kogo możemy jak najbardziej boleśnie ugryźć, także to jest właśnie wyzwanie, żeby tym okrętem myśleć, co się robi i gdzie się nim jest. Jeżeli trafimy okazję, że możemy wykorzystać ten ogień seryjny, to naprawdę jesteśmy w stanie zadać potężne obrażenia w krótkim czasie. I to w zasadzie jest taki klucz do dobrego grania tym okrętem. On jest przyzwoity. Mamy 8-mm torpedy do walki w zwarciu, mamy całkiem przyzwoity zasięg, wysoką szansę na pożar. Naprawka tutaj mam wrażenie, że też jest jakaś... przy 51%. Spojrzę sobie tutaj jeszcze na ściągawce. 0,6% na sekundę. No maksymalnie jesteśmy w stanie przywrócić 8500 HP z jednego użycia. Przy czym jeżeli mamy tutaj założony nadzorce, to mamy 3. Aha, czyli 4 naprawki możemy mieć do dyspozycji. No i z tego co zauważyłem, obrona przeciwlotnicza też tutaj jest całkiem sensowna. Jeżeli chodzi o walkę z okrętami podwodnymi, no to mamy hydro i mamy zrzut samolotów, także jesteśmy w stanie walczyć na odległość z tym kurestwem. Nie musimy podpływać do tego blisko i zrzucać mu tych ładunków bezpośrednio na głowę, tylko możemy sobie samolociki wysłać i liczyć na to, że coś tam w końcu trafi. Także powiem wam szczerze, czy ten okręt warto mieć? Warto. Ale żeby wycisnąć z niego max, to trzeba naprawdę się nagłowić, naszukać i naczekać, bo często będą bitwy, gdzie będziemy krążyć, szukać właśnie okazji, żeby wykorzystać w pełni ten ogień seryjny, albo po prostu będziemy sobie gdzieś tam na większym dystansie kajtować. Do tego mamy jeszcze oczywiście samolot zwiadowczy. Także dosyć długo to trwa. Ale jeżeli już go mamy, to mamy zasięg w okolicach 20, chyba 1 km. W okolicach, podkreślam, bo nie pamiętam dokładnych parametrów, nie chcę mi się już sprawdzać. Także mniej więcej tyle. Także możemy sobie po prostu kajtować, strzelać, palić i tyle. Torpedy do wykorzystania na 8 km to jest coś, bo tych torped jest 5 z damage'em całkiem przyzwoitym. I te zwarcia ułatwia nam, jak już wspomniałem, hydro, więc my możemy torpedy komuś załadować, sami niekoniecznie musimy je dostać, bo możemy sobie jakoś to wymanewrować, korzystając z hydro. W tej bitwie, zobaczcie, już mam 2 miliony praktycznie wytankowane i to jeszcze nie jest koniec. I takich bitew zdarzyło mi się te kilka. Zagrałem chyba 14 czy 15 bitew na tym okręcie, żeby nagrać ten materiał, bo właśnie dla mnie to jest nowość. No ja drzewka hiszpańskiego nie ruszałem wcale, stwierdziłem, że to wezmę sobie ten okręt, bo nic nowego ostatnio w porcie się u mnie nie pojawiło, także... Wziąłem sobie Castille i powiem szczerze, jestem zadowolony, ale gdybym miał wybrać okręt, który będzie mi się grało przyjemnie i prosto, to na pewno nie jest to ten. Ma potencjał niewątpliwy, ale jak już mówiłem wam nieraz w tym materiale, trzeba się naszukać, naczekać i umieć podejść do tej sytuacji tak, żeby wykorzystać maksymalnie to, co nam ten okręt tutaj podsuwa na talerzu, czyli właśnie ten ogień seryjny. Ale... jeżeli już nam się taka sytuacja trafi i wykorzystamy ją jak należy, to na pewno satysfakcja z takiej akcji będzie niesamowita, więc trzeba się nakombinować, ale nagroda na pewno będzie warta tego wysiłku. Tylko nie w każdej oczywiście bitwie będziemy w stanie taką sytuację sobie albo znaleźć, albo stworzyć, bo to jest już uzależnione od tego, kogo mamy po drugiej stronie, bo jak są ludzie z mózgiem, no to może być problem, żeby wystawili nam się pięknie burtą na jakimś tam rozsądnym dystansie, gdzie możemy to z niewidki wykorzystać. Ale zdarzają się, wiadomo, jacy gracze tutaj w wsiku, także różne rzeczy możemy sobie z tym okrętem zrobić, jeżeli nam przeciwnik pozwoli, albo sami wypracujemy. Tu już powoli
konsensus bitwy się zbliża, bo tu mamy 70 ponad tysięcy na liczniku. Zaraz będę płynął sobie do środka, pozwolę sobie przyspieszyć. A na koniec pokażę wam perki, jakie bym sugerował na ten okręt i jak jest zrobiony, jeżeli chodzi o ulepszenia. Przy czym mój kapitan nie ma jeszcze 21 punktów, ale już sobie jako tako ten okręt radzi. Oczywiście zdarzały się bitwy, na początku zwłaszcza, że bardzo szybko chciałem podpłynąć gdzieś i wykorzystać ten seryjny ogień. I tak jak zwykle kończy się dosyć boleśnie i szybko, bo jak wiadomo, chcąc zbyt szybko wykorzystać możliwości okrętu, często pchamy się w sytuacje, z których nie ma już odwrotu. No ale taka moja specyfika gry niestety, że często robię takie błędy, ale dupie z tym. Także tak, Musashi w ogóle nie zainteresowany moją osobą, bo nawet mnie w sumie teraz nie widział. Lata sobie tutaj lotniskowiec nad nim, pięknie go świeci, ja sobie go tutaj ostrzeliwuję na razie z obeczków. Teraz przerzucam na pepanc i chyba będzie ogień seryjny używany, tak. Także jakiś tam damage jeszcze wpadnie. Też całkiem przyzwoicie jest rozwiązane to, że jeżeli nie używamy tylnej wieży, to ona nam będzie strzelała normalnie, bo na przykład puścimy dwie salwy sobie z przednich wież, a tylna nie strzelała, no to tylna jest dostępna nadal. Możemy zmienić tryb ognia i strzelać normalnie co 11 sekund. To jakoś tam w niektórych sytuacjach jest w stanie nam troszeczkę skórę uratować. Na przykład wystrzelimy dwie salwy z dziobu, odwracamy się i tył mamy do dyspozycji, nie musimy czekać tego dłuższego czasu. Sekund z haczyczkiem małym. Także teraz płyniemy sobie na środek, bo to już koniec bitwy się zbliża. Gdybym miał ten okręt ocenić, powiem wam szczerze, to dałbym mu... No ciężki temat. 6,5 albo 7 na 10. Coś w tych granicach, bo powiem szczerze, można nim grać tak po prostu, nie chcąc wykorzystywać właśnie tego seryjnego ognia jakoś bardzo i wtedy będzie po prostu taki no średniaczek, takie 5,5 powiedzmy na 10, ale jak nam się uda stworzyć sytuację, no to możemy podskoczyć właśnie do tych 7 na 10 i wtedy będzie to okręt fajny. No nie jest to samograj, on sam bitwy nie ugra, no bo niestety jak nas będzie świeciło coś małego, a coś dużego będzie do nas strzelać, to będzie problem. Ale grany jakoś tam rozsądnie, może naprawdę sporo ten okręt w bitwie zdziałać. Przy czym do samego kajtowania chyba warto wziąć cokolwiek innego, na przykład Goldena, który nam tutaj akurat w tej bitwie pływa, bo ja uważam, że Golden Lew jest tworzony do kajtowania, bo wtedy przeciwnik łatwiej dostaje naloty powietrzne. Materiał o Goldenie też się niebawem pojawi, bo kupiłem sobie do niego legendarkę, także mam nie dwa zrzuty na pokładzie, a trzy. I to na pewno znacząco wpływa też na ilość trafień, ilość pożarów, ilość bomb, także to jest fajny bajer. Ja tym okrętem naprawdę lubię grać, bo on tam ma i wygar, i manewrowość, niestety kosztem zasięgu ten trzeci nalot. No i zobaczcie sobie, teraz podchodzimy tutaj do dymu, w którym siedzi i Golden, i Elbing. O, jest. Działa, kręcą się całkiem przyzwoicie. Pierwsza salwa nie wystarczyła, druga dokończyła robotę. I teraz jeszcze mamy tutaj pana Elbinga. Hydro póki co go nie sięga, bo mamy 5-kilometrowy zasięg wykrycia na hydro. No, 8000 hałsa ma pan Elbing. Leci w jego kierunku salwa, niestety tylko poleciała salwa z dział przednich i troszkę tego hałsa przybrakło. Zobaczcie, tam zostało 1000 HP. No i przyleciały inne pociski i dobiły, także to jest finał bitwy. Prawie 150 na liczniku, jeden frak, ale 2,5 miliona wytankowane. Bardzo miło ze strony Wargamingu, że w końcu możemy zobaczyć sobie wyniki bitwy bez robienia screenów, tylko po prostu jest to wbudowane w powtórkę. To mi się bardzo podoba. I teraz tak, jeszcze kapitan i ulepszenia. Ulepszenia. Pierwszy slot przeżywalność głównej artylerii torped. Drugi slot kontrola uszkodzeń. Trzeci slot obrót dział. Czwarty slot przestawienie steru. Piąty slot kamo. I szósty slot przeładowanie artylerii głównej. Nie trzeba tego zwiększać, bo 17 km na krążownik to jest naprawdę wystarczająco dużo. Tu hydro możemy zamienić sobie na rozbicie, przy czym dla mnie hydro jest bardziej użyteczne. I samolot zwiadowczy również bardziej użyteczny niż spotter. Jeżeli chodzi o perki, wygląda to następująco. Nie wiem, czy wszystko widać. Wszystko. Także tak, w pierwszej kolejności przeładowanie pocisków, bo to jest konieczna rzecz na tym okręcie, bo bardzo będziemy nimi żonglować. Potem
Priority Target, kolejno by wziął sobie Superintendent jako trzeci perk i czwarty kamuflaż. Potem możemy sobie wziąć albo ciężkie pociski przeciwpancerne, albo zbierać na kolejną czwórkę, gdzie u mnie to jest Top Grade Gunner. Będę mówił po angielsku tymi nazwami, bo już nie pamiętam polskich. I przydaje nam się tutaj Grace the Gears, czyli po prostu przyspieszenie obrotu artylerii głównej. I tak wyglądałby kompletny kapitan z 21 punktami. Mój jeszcze tak nie wygląda, ale tak wyglądał będzie. Ulepszenia wam pokazałem tutaj już. No i zestaw sygnałów standardowo. Dwie szmatki na podpalanie, na skrócenie pożaru na pokładzie, detonacja. Także tutaj bez szału. No i w tym materiale wszystko. Także dzięki za uwagę. Zapraszam do komentowania, dzielenia się spostrzeżeniami na temat tego okrętu. I tyle. Do usłyszenia i na razie.